Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farem 22. Jak widać, dzisiaj stary kejsik. No bo nowym kejsikiem kosi cosplay. No i nowe tekstury rzepaku. No i nie tylko rzepaku. Stwierdziłem sobie, że zmienię sobie wreszcie te tekstury. No bo tamte były oryginalne, fajne były, ale te są jeszcze lepsze. Bo ściernisko jest takie mega fajne. Podoba mi się. No. Tak to wygląda. Kosimy sobie rzepak tutaj na tym polu. Na polu 72, na 57 tutaj obok kosi Axel. W sumie to też jest Axel, ale tylko ten większy. I tam ma podstawioną ciężarówkę. Po prostu zdjąłem tylko wózek doli z tego, z rajsia i ciężarówkę mu postawiłem. No tam jeszcze godzinę będzie kosił, bo to jest dosyć duże pole, więc ja mu na pewno pomogę. Tutaj od dołu jakoś. A u mnie stoi 8R z Rolandem. Tą 51-tonową przyczepę. Czerwoną. Nawet widać. No. A promocje są takie. Jest Pilmet na promocji, ale to najbardziej chyba najciekawsza promocja to jest ten Horsz. No niestety mi się to nie przydało, no bo już mam 3 razy większe silniki, no ale fajna promocja. MF6 seria 6 i MF8 serii. No i jakiś tam muczerek. 5,5 metra. To jest dość fajna promocja. Najbardziej ten siewnik w sumie ciekawy jest. Z Horsza. No ale... wiadomo. Ja go nie potrzebuję, więc... więc niech tak sobie jest. Cyk. 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 Tutaj cyk. Tutaj cyk. Tutaj cyk. Czemu mówię cyk, cyk, cyk? No bo sobie gram w grę na telefonie od razu. A żeby się nie nudzić, to od razu sobie gram w grę na telefonie. A tutaj sobie wiadomo, na tym, na posterze. Na nawigacji sobie jedzie kombajn, no to co ja mam tutaj robić. Tylko patrzeć się w koło kamerę, no to lepiej wolę sobie ustawić jedną kamerę, tak o, żebyście widzieli i ja sobie mogę grać na telefonie. No, tak to wygląda. No, a to jest odcinek kolejny, to jest na środę, no. Widzicie, jest 10 rano, sobota, 28 października, nie listopada. Też warto zaznaczyć to. No. I dzisiaj jeszcze muszę nagrać fleto na osadzie. I najlepiej jakbym jeszcze nagrał sobie... Balerona. Byłem Krika, raczej mi się nie uda. W sumie noc jest długa, więc może. Może po 2 odcinki się uda nagrać. Wtedy już bym miał na 2 tygodnie. Znaczy nie, na 2 tygodnie, tylko teraz kolejny Baleron będzie nagrywany na piątek. Czyli ten dzisiejszy będzie na piątek nagrywany już. Tak, na piątek, no. A na sobotę? Nie wiem, co na sobotę. Chyba Leningrad w takim razie na sobotę by musiał być Leningrad chyba. Tak mi się wydaje. Tak pewnie będzie. Dobra. Zrobię sobie raz dookoła, no wiadomo, żeby mieć dojazd do przyczepy. A potem będę sobie to jakoś na GPS-ku kosił. Tutaj kombajn widzę, że mój ten drugi jest tutaj koło mnie. Fajna pogoda dzisiaj. Czy fajna? No taka zachmurzona, nie? Ale fajna, mi się podoba. Ładnie to wygląda. Coś pięknego. No, Żyda się zrobiła, no, ale dobra, to tam się siewnik zaciągnie. Nie ma problemu. My friend. Damy tak, damy tak. Damy tak. Ja tylko jednym okiem sobie patrzę na ekran. Czy jadę prosto? Ale widzę, że dość prosto jadę. Ale
Że zaraz automatycznie to podlepszy nam się. Kręć, kręć, kręć. Dobra, ładnie wykręcone. Dawno nie wziąłem sobie case'a tego, bo dawno sobie case'ikiem sobie nie kosiłem. Tym. Więc sobie go wziąłem. Bo, mówię, tak jak mówię, dawno po prostu nim nie kosiłem. John Deere'em też dawno nie kosiłem, ale John Deere'em to sobie pokoszę na... Na soi? Chyba na soi. Czyli ja na tym, co ja mam zasiane. Tak, soja, dobra. Dobrze, pamiętałem, że soja. No tak, przecież w poprzednim odcinku chciałem sobie, no to logicznie, że tutaj też mam sobie. No to na sobie sobie pokosimy, pokoszę John Deere'em i tyle. A mówię do rzepaku, Axial fajna rzecz. No jakby nie było na początku serii, tylko Axialem kosiłem. I to chyba w szóstym odcinku były, znalazłem sobie do znajdźki i już kupiłem ten kombajn, więc dosyć długo ten. O, właśnie wrzucił się film z kiszonki. Gerklux ostatni. Znaczy oczywiście wy już go widzieliście, nie? Już go widzieliście w sobotę ostatni, ten ostatni dzień. O, coś mi się zawiesiło myszka. Musiałem sobie, nie wiem czemu. Musiałem sobie kliknąć gdzieś w ekran. Musiałem sobie kliknąć klawiszem, żeby się blokowała. Nie wiem czemu, ale nie ważne. To jest mały szczegół. Dobra, trzeba rurę rozłożyć i zaraz się wysypać. No, pokoszę sobie chwilę tym. Może i cały odcinek zobaczę. Jeszcze nie chcę długiego odcinka, ale się tam będzie godzinę mi kosił to. Więc jak on to będzie godziny kosił? No, to jak on będzie godziny kosił. A tutaj sobie przy okazji pole odblokuję zaraz, tak? I będę mógł sobie już tutaj w kolejnych odcinkach nie działać. A widać już mój kombajnik sobie jedzie do ciężarówki, więc niech sobie jedzie. Wrzucimy mu bieg. A, 20. A, dobra, 23 wrzucę. Najwyższy od razu mu capuje. Będzie lepiej szedł. Z pustą szczepą to nie idzie, nie? Gnojowica. Może obornik tutaj się rzuci? Pomyślę. Bo jest bardzo ładne siernisko, więc fajnie było tutaj obornik zobaczyć i potem na to jeszcze rzucić, na to przeciągnąć talerzówką. Więc no, może w kolejnym odcinku. Może coś takiego zrobię. Tylko, że talerzówka pewnie do Magnuma, a rozrzutnik... Jakie ma rozrzuty w ogóle? Ja chyba ten wielki, więc chyba do żądira będzie musiał iść. A ja, dobra, już wiem jaki on, ja mam ten czarny rozrzutnik. Dobra, już wiem. To nie jest dość duży, więc chyba do żądira podczepię sobie rozrzutnika, do case'a talerzówki. No bo do żądira talerzówka, a do case'a rozrzutnik. Pomyśl. Pomyślę, ale... Nie będę stratny. Dobra, ten sobie tam jedzie, ten sobie jedzie. No ja skoszę całe pole, on skosi dwa razy dookoła pole, więc tak to będzie wyglądać na tym odcinku. Jak to wygląda z czasem? No 10 minut już jest. No to mówię, skoszę te pole i będę kończył odcinek. O, pojeździmy sobie trochę z kabiny. No, pojeżdżę sobie trochę z kabiny. Trochę nie. Przecież jestem poza kabiną, więc zaraz trochę z kabiny trzeba pojeździć. No i elegancko.
Tyk. 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 Dobra, zaraz będę sobie klikał, tylko sobie kombajn obrócę. A może sobie nad tym przejazdem jechać. Niech sobie jedzie. Nie ma problemu. Tak. Do tego też raczej nie pominę, bo jest za duża kasa. I dobra, co mi gadało? No i dobra, koszę sobie powoli ten rzepak i spoko, to idzie 10 na godzinę, 8,5 metra. Jeszcze trochę i będę się pewnie musiał pożegnać z tym kombajnem, bo będzie za mały. Ale to jeszcze czas. Tylko myślę na jakiego? Chyba... Bo skejsa nic większego nie ma. Już mam największego. Wielkiego John Deere'a chyba... X9 nie będę brał, chyba, bo mam na Baleronie. A tam też będą żniwa, więc... Więc no nie wiem, jaki kombajn będzie, naprawdę. Powiem szczerze, że nie wiem, jaki kombajn będzie. New Hollander też już ma, no to chyba klas! Bo nic innego takiego ciekawego dużego nie ma. Oprócz John Deere'a, Case'a, New Hollanda i klasa. To takich wielkich kombajnów już nie ma. Ewentualnie MF, ale MF... MF będzie mniejszy. No, to już jest problem. Że już nie ma takiego kombajnu. Innego jakiegoś. A tekstury rzepaku mega fajne. Taki niziutki. To ściernisko jest mega ładne. No kurde, no, za cholerę nie wiem ty. A ze sobą wejdę w kombajny. Tak z ciekawości, co to są w ogóle za kombajny. No z New Hollanda, John Deere. O! Właśnie, Fint, ty Fint. Fint jeszcze jest. Tu pewnie i dalej się pojawi. Ale nie wiem, czy ten z modów, czy... Chyba z modów. Dosładniejszy. No. Rostel masz jakby był większy... Jakby miał większy header, taki z 12 metrów, to bym go wziął, ale jak już ma 9 metrów, no to się nie opłaca. Mówię, jakby ten Rostel masz miał z 12 metrów header, to wtedy tak. Bo on ma dość długą rurę, więc... Więc jakby miał 12 metrów header, to by był, kurde, bardzo wydajny kombajn. No to się na 9 metrów też jest duży, wydajny. Ale wiadomo, jak ma 12, to zawsze jest wydajniejszy. No i dobra, grzejemy z nawrotką. No, tu jest prawie 500. Chyba mi się będzie odpracować. Dobra, 65% już w zbiorniku, więc fajnie to leci. No mówię, fajnie to leci, no bo to będzie na olej wszystko przerobione. Ten rzepak. Powinno do listopada się przerobić. Dobra, ten dopiero zaczął kosić, bo on dopiero tony. Powinno się do listopada przerobić, no bo to ile jest? Raz... 4 miesiące, tak? Tak. 4 miesiące jest do listopada, no to... Tego rzepaku też już jakoś tak wiele nie będzie chyba. Nie wiem, co na tyle tego rzepaku da.
Myślę, że to drugie polece kosi tam. Axel, ten 9. Ten duży mój kombajn. No to tam myślę, że naciągnie. Trochę ten jego rzepaku. O, 230 tysięcy mam, nawet nie wiedziałem o tym. Co na co wydać te 230 tysięcy? No chyba na nic. Teraz trzeba dozbierać pieniążki. I zimą kupić te dwa pola. Może trochę stanieją. Ale to jest 600, a to jest 300, powiedzmy. A to jest 900 tysięcy, tak? A 35? Może 35 bym kupił, bo tam fajnie by było. W sumie powoli 35 ogarnię sobie na wielką oborę. Tutaj jestem nadkupiony, ale on jest kupiony, bo tam będzie gospodarstwo stało. No już mogę wam powiedzieć, no. Bo nikt się nie zastanawiałby, co po co ten land, ale już wam powiem, że tam będzie gospodarstwo stało, dlatego ten land jest kupiony już. Bo był chyba na promocji nawet. Tak. A ja tu mam jeszcze dużo, dużo terenów do kupienia, więc... Mogę 18 kupić. To jest za 222, a ja mam 230. Więc niby mogę kupić, ale będę miał tylko 8 tysięcy. Na razie nie kupuję, bo nie potrzebuję, więc... A na jakim plusie to jest? Tak z ciekawości? Na 48. No może będzie tańszy. Będzie tańszy, to zaraz go kupię. Chociaż żeby na zero było, tak? Żeby nie było na plusie, ani... Znaczy, no właśnie, jakby na minusie pole było, w sensie na... Jakby było na promocji, to fajnie by było, tak? No ale jak będzie na plusie takim dużym, no to chyba nie warto na razie. Dobra. Header na dół. I trzeba podjechać. No i trochę, to chyba, że troszeczkę da z tego pola. Bo już mam 21 ton. Mam 21 ton z tego pola, a tu jeszcze cały klin jest do koszenia, więc na kurde z 30 ton da. Około 30 ton powinno dać. To 30 ton, no to już jest 15 tysięcy litrów oleju, tak? To jest 15 tysięcy litrów oleju. A tutaj już jest też pewnie z 20 nakoszony. Znaczy on tu wysypał raz zbiornik, no ale... Ale on w zbiorniku ma jeszcze... No, 6 ton, czyli 20 ton już jest też nakoszone. No więc no, już spoko, kasa z tego słonecznika idzie. Jaką miniaturkę sobie tu trzepnę, albo na tym drugim, na tym polu obok sobie trzepnę, zobaczę. Pewnie tak, pewnie na tym polu obok sobie trzepnę miniaturę. Więc nie ma problemu. Akurat zrobić miniaturkę to nie jest problem. Nic brakło. Ale nie, no mówię, fajnie to idzie z koszenie, bo podoba mi się to koszenie. Można powiedzieć, że to są praktycznie ostatnie żniwa tego case'a, tak? No bo już na wiosnę będę myślał sobie nad nowym kombajnem. Chyba faktycznie kupię sobie tego dużego klasa. No bo co innego mogę kupić. No nie ma nic sobie innego takiego. Innego fajnego, dużego kombajnu nie ma. Chyba, że Wodak by coś znalazł, ale w Wodach nie ma nic fajnego. Ewentualnie... To jest amerykańska mapa, więc przydałoby się ogarnąć też amerykańskie zbiorniki, nie? Znaczy chodzi mi o te takie kielichy duże na kombajny. Może nie Holanda z tym dużym kielichem. Z modów jakiegoś. I może Case'a bym podmienił wtedy na ten duży kielich.
Bo wiadomo, zawsze lepiej, żeby 23 tony wchodziły niż 14, nie? Ale to może na ostatnie sezony. Na razie zrobię sobie tak. O. Ale już mówię, nie mogę się doczekać, jak Krika będzie zakończenie, nie? Znaczy wiem, że to jeszcze kupa czasu i daleko, ale... Ale sobie wyobrażam, ile tu będzie pieniędzy, nie? I jak to będę wszystko kosił. Coś pięknego. Tutaj będą moje silosy. Tutaj cała mapa, to wszystko będzie moje. To będzie wszystko moje. Tutaj to wszystko, tu będzie wielkie pole. Tutaj. Oczywiście jak się uda, bo nie wiem, czy się uda tutaj takie wielkie pole zrobić, nie? Jak nie będzie dużo przeszkód na terenie, no to się uda, ale... Że tutaj to będzie dość bardzo drogie pole, tak? No bo będzie bardzo drogie, no bo... Dużo będzie mnie pieniędzy kosztować, żeby je stworzyć w ogóle, więc... No, może być ciekawie. Tak to wygląda. Jeszcze chwilę poczekaj. Nie no, ale podoba mi się, jak to koszenie idzie, nie? To jest coś pięknego. Mówię, zaraz skończę nagrywać ten odcinek, jak skoszę te pole. Bo teraz są krótkie przejazdy, więc... Czy krótkie? No dużo krótsze. Więc to też szybko będzie szło. A jak to wygląda z moim filmem? Mój film jeszcze za 3 godziny się będzie przesył prawie. Za 3 godziny, czyli do 13 się będzie przesył. Dobra, te filmy teraz sobie wrzucę. Po tamtym filmie. Bo tamten jest film najważniejszy, bo to jest na jutro. Bo to jest na niedzielę tamten film, to jest najważniejszy. A ten jest dopiero na środę, więc... Nie jest aż taki ważny. Żeby go wrzucić. Wiecie, nagrane mogę mieć, ale mogę sobie zawsze wrzucić go później, tak? Na przykład w sobotę. Znaczy, no, dzisiaj jest sobota, ale chodzi mi o to, że sobie go nagram teraz, to mogę sobie go wrzucić na przykład dziś w nocy, albo na przykład jutro, czyli w niedzielę, albo poniedziałek. Ostatecznie we wtorek. No. I zaraz trzeba iść fleto na zasadzie nagrać. Nawet nie wiem, co tam jest do roboty. Poważnie. Ale... Coś się wymyśli tam, żeby był odcinek. Tutaj na pewno w kolejnym odcinku będzie coś z obornikiem walczone. Myślę, że obornik i talerzówka to będzie fajny odcinek. Czy będzie to w lipcu? Nie wiem, czy będzie to w lipcu. Bo chciałbym ruszyć sobie już tą przetwórnię, tak? Robić olejem. Ale zobaczymy, co to się uda. Ja nie mówię, fajne pole. Kurs jest zawsze to pół godziny kosił, więc... No, to jest... Czasu schodzi, jak tak nie patrząc. 105 razy 3 to będzie 300, dobra, nie tak robię. 60% zbiorniku. Nie no, dość daje ten rzepak, jakby nie było. No, rzepak jest opłacalny, ale na dużo nie każe. Czyli tak jak ja mam tutaj zasiany. Dobra, muszę zobaczyć. Dobra, nie ma wapna. Widzę, że zjebałem. Bo ja powinienem rzepak nawieźć, a nie nawiozłem go, więc dlatego to trochę słabiej. Ale... O! Właśnie, przecież tu drzepak jest nienawiedziony. Jest na pierwszej fazie tylko. Jak to przyszło? Ale dobra, widzę, że soja jest do nawożenia. To od razu zaraz sobie to nawiozę po odcinku, żeby nie zapomnieć. Bo muszę raz, dwa, trzy, cztery pola soi nawieźć. Czy tam było sorgo? A, bo tam sorgo było dlatego. A tu była słoma. Dlatego.
Tutaj też w sumie go są. Ale tutaj widzę, że będzie wapno. To wapno i obornik odpada, nie? Bo to jedno z drugim się nie łączy. Tak jakby. Znaczy, niby można, ale wiadomo, jak to będzie wyglądać. Obornik, obornik. Ile tego obornika mam? Jest. Dobra. 50 ton. To na to pole by. Na te pole by wystarczyło, nie? A tak to mam chyba problem. Dobra, przecież ja mam kurnik, ja zapomniałem. Przecież ja mam kurnik, który ze słomy mi robi obornik. Właśnie. Już pamiętam. Nie, to dobra, to tak mogę ten obornik zrobić. No bo tak się teraz zastanawiałem, kurde, skąd ja sobie... Skąd ja sobie obornik wytrzasnę, jak u krów mam tylko 45 ton. Ale przecież patrzcie, produkcja... punkt produkcji obornika. No, 150 ton. Mogę też się zupgrade'ować, żeby więcej wchodziło, no ale... Ale nie mam tyle słomy. Dobra, więc wszystko jasne. W kolejnym odcinku obornik. To nie wiem na jakim polu, ale chyba tutaj będę musiał zrobić. Też fajne pole, blisko. Żeby to wcale leżało, to też będzie robota, więc w sumie robota na cały odcinek będzie, tak? Na tutaj będzie trzeba wapno zrobić, więc... No nie wiem, czy to będzie w jednym odcinku wapno... Pomyślę. Ale jak wapno, to chyba to moim zwykłym wapniarką sobie zrobię. Bo rożytnikiem... Chyba, że na rożytniku będzie wapno, no to... Nie wiem. Ty, ja nie dojadę. A może? Może dojadę. Zobacz. Kurde, trochę źle wjechałem. 400 kilo, a jeszcze taki kawał. No nie dojadę. Jak się wrąbałem, ty. No dobra, bywa i tak, nie. Że jak mało zbraknie, to... A, mało zbraknie, dobra. Się poprzeczniakiem zaciągnie. Taki trójkąt zabrak, ty. Dosłownie 100 kilo zbiorniku zbrakło mi. Dobra, już widzę, jaką miniaturę sobie zrobię. Ty, osu miniaturę dajemy. Znaczy, zrobię. To lepiej jakby w sumie odwrotnie został ten kombinat. Dobra, pomyślimy. Bo ile jest minut? 28, a mi został taki klinik. No i ja się przejadę John Deere'em na... Jarnie. Więc mogę w sumie zrobić tak, jak już byłem tutaj w tej zakładce produkcji. Olej rzepakowy włącz. Wiem, że brakujący materiał, ale zaraz będzie, zaraz będzie tam mieli materiał. Nie bójcie się. Ty, ja powiedziałem 37 ton. Już jest 31 ton. Ale mam jeszcze cały klinik do skoszenia. Czy cały, no taki mały klinek jeszcze. Mówię, kurde, gdyby to było nawiedzione, nie, to już bym miał dużo więcej. Ale, no trudno. Za głupotę trzeba płacić. Ja po prostu o tym zapomniałem. Przyznałem się bez bicia, że zapomniałem o tym. Ale dobra. Widać, wpadki się zdarzają. Tak to jest, jak się ma dużo... Dużo serii. A poza tym ten ser był dość dawno ogarniany. Ja po prostu sobie zasiałem i ja myślałem, że jest po prostu nawożenie już dane. A jednak nie było. I po prostu przewinąłem sobie czas do żniw i tak, tak to wyszło. A mogłem to jeszcze sprawdzić, ale... Wiecie, jak to jest. Albo i nie wiecie. To było za szybko ogarniane ser. Jak ja kończyłem ogarniać, to prawie 22 już była. Więc mówię, kurde... Przewinę sobie czas i tyle, tak? Król Daniel, spoko, że tutaj fan. To jest? Jakaś nowa osoba. Hm.
Dobra. Jeszcze jeden przerost i będzie skoszony. Czyli chyba jednak była przejazd. Ale to nie ma różnicy, czy 2, czy 1. Dobra, ale odcinek zaliczony, bo 30 minut. No, pewnie nudny będzie dla was odcinek, no bo w sumie samo koszenie case'em tylko było tak. No ale... No, czyli tak jak mówię, ja skoszę całe pole, a tamten case... A tamten case'ik zrobi sobie tylko dwa razy dookoła pole. I faktycznie też tak jest. Ja sobie zrobił dwa kółka. A ja skosiłem całe pole, no więc... Tylko, że ja miałem dużo mniejsze pole, jakby nie było też. O, tak do pół, bo ja lubię, jak jest tak do pół header podniesiony. Ładnie to wygląda. Dobra. Jadę to wysypać. Zaraz zobaczę, co ile tego oleju jest. Oleju, rzepaku. 33 tony, tak? Tak, 33 tony. No to jak na to, że była jedna dawka, no to jeszcze z 15 by dało, więc... Jeszcze połowę z tego bym miał, czyli 15, jakieś 16, 17 ton więcej bym powinien mieć. Bo 50%. Czyli wtedy by dało... No wtedy całą przyczepę dało, prawdopodobnie by dało. No, jak widać, za niedopatrzenie trzeba płacić. Wiadomo, i tak kasę będę miał, i tak będę miał kasę, no ale... No ale jak można zarobić, powiedzmy, zamiast 100 tysięcy, 200 tysięcy, no to jest, kurczę, różnica, tak? Bo 100 tysięcy, no to jest... To jest dużo, tak? No to jest dużo, 100 tysięcy więcej mieć, a nie mieć. No ale dobra, no było, minęło. Mój błąd i tyle. Muszę się do tego przyznać, że zrobiłem błąd. No i tyle. No i tyle też będzie z tego odcinka. Tylko tutaj jeszcze rzepak sobie wsypię. I chyba zakończę sobie odcinek na olejarni już. Tak, już nie będę jechał na pole. I tak muszę na pole jechać tylko po to, żeby miniaturkę sobie zrobić. Ale takim o widokiem sobie zakończymy ten odcinek, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cieplutko, cześć i papa. 33 minuty, więc na razie i wystarczy.